Witajcie moi drodzy, w ostatniej sesji Questions and Answers pytaliście mnie, jak przyrządzić taką prawdziwą wietnamską kawę, dlatego też, tak jak obiecałem, dzisiaj pokażę Wam, jak zaparzyć prawdziwy wietnamski kubek wietnamskiej kawy. Do tego potrzebujemy oczywiście kawy, dość grubo mielonej. Tu widzicie, wietnamską kawę mieliśmy w ten sposób. Gdy powiem Wam, że potrzebujemy 3 duże łyżki, to zobaczcie, to są takie duże łyżki, a nie małe łyżeczki. Tutaj kawy zużywamy dość dużo, żeby ona była bardzo aromatyczna, mocna i smaczna. Po drugie potrzebujemy magicznego narzędzia, czyli filterka. Zobaczcie, filterek składa się z kilku części, czyli po pierwsze z podstawka z dziurkami, z kubeczka, czyli pojemniczka, tutaj wsypiemy za chwilę kawę, ze stempelka przycisku, którym tę kawę ściśniemy, żeby ona była mocno ściśnięta, żeby woda zbyt szybko nie przepływała przez mieloną kawę. Wszystko stoi sobie na szklance i wsypujemy kawę. Tutaj należy to dopełnić tak mniej więcej do 1/3 przynajmniej wysokości. Są osoby, które wypełniają filterki do mniej więcej połowy wysokości. Także zobaczcie, tu już 1/3 łyżka kawy. Wyrównujemy to wszystko. I teraz trzeba to wszystko przycisnąć stempelkiem, tak żeby to było mocno zbite. Zobaczcie, tutaj praktycznie ta kawa nie wystaje poza, jedynie minimalna ilość wysypała się na stempelek. I teraz to wszystko musimy zalać wrzątkiem. To w Wietnamie nazywa się pierwsza woda. Ta woda nie jest po to, żeby wyciągnąć tę kawę, którą będziemy pić. Ta woda jest po to, żeby ten cały proszek, ta cała mielona kawa napęczniała, żeby powstało takie praktycznie wietnamskie espresso. Także zobaczcie moi drodzy. Oto pierwsza woda. Przykrywamy dekielkiem. No i moi drodzy, tak jak wszystkie dobre rzeczy w życiu, kawa też potrzebuje troszeczkę czasu, także musimy chwilę poczekać. Do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, teraz już tutaj pierwsza woda wsiąkła w mieloną kawę. Jak widzicie, nic praktycznie nie skapnęło. Teraz musimy zalać to wszystko drugą wodą. I to jest ta najważniejsza woda. To już będzie nasz za chwilę gotowy produkt, gotowy do degustacji. Także moi drodzy, druga woda. Teraz już zalewamy po sam brzeg filterka, żeby powstało nam wystarczająco dużo gotowego produktu do picia. Moi drodzy, witajcie ponownie. Mamy już naszą idealną szklankę prawdziwej wietnamskiej kawy, która jest bardzo, bardzo aromatyczna i nieco zbyt mocna, żeby ją pić w takiej formie. Można oczywiście, ale po co? Można ją o wiele bardziej sobie uprzyjemnić. A gdzież kawa smakuje tak dobrze jak na rooftopie w domu z widokiem na najwyższy budynek Saigonu i tutaj pośród krzaczków okolicy jest bardzo przyjemnie. Moi drodzy, czego potrzebujemy do uprzyjemnienia sobie tej szklanki wietnamskiej kawy? Po pierwsze, mleka kondensowanego. Tutaj są w takiej jednoporcjowych rozmiarach, czyli nie chcecie mleka albo chcecie z mlekiem, ale wypić tę kawę na zimno. Potrzebujemy oczywiście lód. Tutaj w Saigonie akurat wrzucają osoby sprzedające kawę bardzo dużo lodu i zalewają wtedy kawą, lub też mają troszeczkę kawy, wrzucają bardzo dużo drobnego lodu i wtedy ta kawa się rozcieńcza właśnie lodem. Także moi drodzy, moja wersja ulubiona jest tak. Trochę kondensowanego mleka trzeba dodać. Pamiętajcie, ono jest bardzo, bardzo gęste. Bardzo, bardzo słodkie. Ok. Teraz to zamieszamy. Czasami pytaliście mnie w czasie naszych wycieczek, dlaczego ta wietnamska kawa jest taka gęsta. To macie teraz tutaj właśnie odpowiedź. Przez to mleko kondensowane ono się robi taka dość lekka. No i moi drodzy, teraz trochę lodu. Nawet nie tyle trochę, co całkiem sporo. Dodajemy, mieszamy. Moi drodzy, i tak oto po wielu trudach otrzymaliśmy szklankę prawdziwie wietnamskiej kawy. Możecie tak teraz parzyć sobie kawę w domu, podejmować ją gości. Na pewno będą zadowoleni. Smacznego!